Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w stołówce szkolnej, która jest w moim kanale, a dzisiaj damy sobie szkołę, czyli budynek o kształcie prostokąta, do którego nikt nie chce przychodzić. Nie zapomnijcie o obcym głosem, tylko dokupcie mojego hejka.pl i please zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo dobijamy 100 tysięcy subskryberów. No i co? No i oglądamy. Ty patrz, patrz. Gimnazjalna klasa pierwsza B czeka na lekcję biologii z Barbarą Gruszką. Jeden z uczniów, Miłosz Błaszkiewicz, od początku roku nie może znaleźć wspólnego języka z kolegami. Chłopak jest fanem komiksów o superbohaterach i marzy o nadprzyrodzonych zdolnościach i ratowaniu świata. No to ja mam taką propozycję. Niech się zaprzyjaźni z Marysią Madej. Ona też tam ma swoje różne odklejki, swoje fazy, swoje właśnie takie różne sytuacje. I myślę, że razem z nią będą tworzyć naprawdę duet nie do pokonania. Olaf Kotarski i Kajtek Łukowski ciągle mu z tego powodu dokuczają. Chyba przegięliśmy. Jak on naprawdę odpali którąś ze swoich supermocy, to zrobi z nas krwawą miazgę. Tylko nie to! Po co my w ogóle zacieraliśmy z Super Miłoszem? Super Miłosz. Jego supermoc miotanie laserami z oczu. A jestem Super Przemek i siłą woli potrafię sprawić, że właśnie w tym momencie zostawiasz łapkę w górę i suba na tym kanale. Przecież nie mamy z nim żadnych szans! A żebyście wiedzieli, kiedyś was w końcu dopadnę. Nie, litości! Ale z was debile. Laska wybrała język faktów. Super się ten odcinek zaczyna dzisiaj. Ty co, dziewczyna superbohatera? Gońcie się. Miłosz od dawna podoba się Idzie Wasińskiej. Chłopak jednak jest tak bardzo pochłonięty marzeniami o tym, żeby zostać superbohaterem, że w ogóle tego nie zauważa. Niech on lepiej zauważy, że Gruszka już przyszła i ma iść do sali pisać karkówkę z biologii, bo inaczej dostanie jedynkę i nie zda. I będzie... No właśnie, kiblował, a nie był superbohaterem. To, że Super Miłosz jest wśród nas i postanowił nas wszystkich uratować. Znowu mu dokuczacie? Prosiłam, żebyście tego nie robili. No, ale on chce zostać super ekstra bohaterem z super nadprzyrodzonymi mocami. Ja na przykład kiedyś chcę zostać śpiewakiem operowym. Dobrze wiem, mała, żebyś nie chciała. Ty jesteś taka, lubisz się droczyć. Ja na przykład kiedyś chcę zostać śpiewakiem operowym. I też mam swoje marzenia i swoje uczucia i mam prawo bardzo manifestować sobie ten sukces. Widzicie, jak ja mam głos operowy. Naprawdę, jak ja bym tu zaczął śpiewać, to byście po prostu naprawdę wszyscy pisali komentarze, że o Boże, ale ładnie, ale ładnie, ale ładnie. A ja po prostu, ja nie chcę się chwalić, bo ja się nie lubię chwalić. Ja jestem zimnym draniem, zostawię przed śniadaniem. To ja mam dla was propozycję. To teraz wy możecie wykazać się swoimi ekstra zdolnościami i w ekspresowym tempie przenieść tu rzutnik. Dobrze. I tak kochani, posprzątaj to, dobrze? Miłosz! Miłosz! Co? Proszę cię, schowaj komiksy na dno plecaka, dobrze? Lepiej nie do plecaka, bo jak go złapią gdzieś na korytarzu i zrobią mu kebaba, no to co? No to z tego plecaka nic nie będzie, a z komiksów tak dwa razy. W przeciwnym razie nie skupisz się znowu nawet na minutę. Z Olafa i Kajtka to naprawdę są kretyni. Gdybym miał tylko jakieś supermoce, to od razu bym mi pokazał, na co mnie stać. Błagam, dajcie mu te supermoce dla fabuły. W montażu dodajcie, że on tam wiecie... Piu, piu, piu. I tam będzie czymś strzelał. Please, błagam, dla fabuły, żeby się coś działo. I całej szkole, i w ogóle całemu światu. To dopiero byłby czad. Koledzy nie mają zamiaru przestać naśmiewać się z Miłosza. Cały czas myślą, jak ośmieszyć kolegę. Niech oni tam się już lepiej zajmą sobą. Sami wyglądają jakieś półdupki za krzaka. Jeden jak jakieś dziecko Smurfetki i Gargamela, a drugi jak... Już tak nie będę komentował, więc niech się zajmą sobą. Ja też kręcałem sobie fazę, że będę Supermanem, no ale jak miałem 7 lat. Ty. To jest myśl. Nie nadążam. To rusz głową. Błaszkiewicz jest naiwny jak dziecko. Wkręcimy go, że dostaje jakieś super ekstra mocy. Oni są w pierwszej gimnazjum? Niemożliwe, nie wyglądają takie typowe dzieciuchy. Przepraszam. Teraz wam pokażę jakieś zdjęcie moje z gimnazjum. Z pierwszej gimnazjum, jak znajdę. Gdzieś się tu pojawi na pewno. I ocencie sami, czy ja wyglądałem tak samo dziecinnie jak oni, czy nie. Ale jak? Nie widzieliś Spidermana? Ty to masz łeb. Ostatnim sierotek gryzie pająk
I bach! Koleś staje się nieśmiertelny. Lepiej, jakby go ugryzła pani Kłosek. Wtedy to by w ogóle był chłop absolutnie niezniszczalny. Tylko skąd my wyczesimy pająka? Zapomniałeś, młotku? Przecież mój kuzyn ma całe statko tarantul. Odpalimy mu dwie dychy i pożyczy nam na jutro jednego pajęczaka. Ej, czekaj, a tarantule nie są czasem jadowite? W sensie, że śmiertelne? Nie no, chyba nie. Ale dla bezpieczeństwa tego pojęka mu tylko pokażemy, a potem ukłujemy go szpilką. Chłopcy, ja was naprawdę proszę. Wy się weźcie za naukę, naprawdę weźcie się za lekcje, weźcie się za odrabianie jakichś zadań, a nie za męczenie zwierząt. Naprawdę, please, proszę was, zróbcie coś dla ludzkości. To ma sens, naiwniak. Na bank się wkręci, że to pająk go pogryzł i przekazał mu swoje pajęcze zdolności. Właśnie, i wtedy Super Miłosz wreszcie będzie mógł zacząć ratować świat, ale będzie beka. My to z Kajtkiem to jednak mamy dobre serca. W końcu pomożemy Miłoszowi zostać superbohaterem. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę go w akcji. Ale będzie jazda. Jazda to będzie, jak ci ukradną śniadaniówkę, gdy będziesz przechodził obok ekipy tego rudego Maxa wrednego, albo ekipy rudej, też wrednej, Małkowskiej. To dopiero będzie jazda. Następnego dnia Olaf przyniósł do szkoły pająka i razem z Kajtkiem zamierzają użyć go, żeby oszukać Miłosza. Bawcie się wreszcie ode mnie. No chodź, bo my chcemy pokazać ci coś zarobistego. No chodź! Oby to nie były jakieś małe kotki w piwnicy. Proszę, oby to nie były kotki w piwnicy. Chodź. Pa. Prawdziwa tarantula. Czad, nie? No. Wiesz, to jest jakiś plastikowy pająk z Chińczyka. Taki ze straganu, najtańszy taki pająk plastikowy. Ale zajebista, daj mi ją na rękę. Pogięło cię? Mój kuzyn mówi, że jest mega agresywna, bo robili na jakieś badania naukowe. Chyba nawet zmutowali ją genetycznie. Weź, nie panikuj, daj mi ją! Spadaj! O cholera, ona wypadła! I uciekła! Dobra, jesteśmy w świecie paradokumentów, beka, śmiesznie, haha, beczunia, wszyscy się pośmialiśmy, ale please, żeby wam nigdy doszło do głowy, żeby przynosić do szkoły prawdziwe, żywe zwierzęta. Jedyne zwierzęta, jakie możecie przyprowadzać do szkoły, to jest wasze młodsze rodzeństwo. Poza tym, please, nie ciągnijcie żadnych. Zalewasz! Nie zalewam! No nie stój tak, pomóż nam jej szukać! Ała! Olaf ukłuł Miłosza szpilką i razem z Kajtkiem chcą mu teraz wmówić, że ugryzł go zmutowany pająk, dzięki czemu chłopak zyskał nadprzyrodzone zdolności. Tak, on dotykał pająka dłonią, a poczuł ukłucie gdzieś na przedramieniu. Logika nie istnieje. Przecież dokładnie tak działo się w Spider-Manie. No fakt! I ten pająk też był zmutowany. A jak on przekazał ci jakieś moce? Kurde, ty od początku miałeś rację, będziesz superbohaterem, a my jak ostatnie złomasy ci dogryzaliśmy. No, teraz możecie co najwyżej za nim nosić pelerynę superbohatera, żeby mu się nie tarzała po podłodze. To najwyżej, co możecie robić. To trzeba sprawdzić. Weź spróbuj podnieść Olafa. Dobra. Zobaczymy, czy staje się silniejszy. Chyba jednak nie. Jak nie? Przecież przed chwilą nie poderwałbyś go z ziemi. Zresztą... Moce nie odpadają się tak na maksa. Muszą się rozkręcić. No tak, jeszcze muszę się nauczyć nimi posługiwać. Sprawdź mi jeszcze coś. Zgadnij, o czym teraz myślę. Myślisz teraz o tym, że chce ci się siku i bardzo potrzebujesz iść do łazienki. O tym teraz myślisz. Na koniec na pewno. Nie wiem. Skup się. O tym, że kuzyn cię zabije, bo zgubiłeś mu pająka? Dokładnie! Kurde, ty serio czytasz w myślach? To chyba się dzieje, w końcu! No raczej, będziesz superbohaterem! Ja naprawdę, ja wiele naprawdę od życia nie oczekuję i naprawdę o nic za bardzo nie proszę. Ale błagam, niech on idzie teraz na lekcję informatyki i poczyta w myślach pani Kłosek. Błagam, ona mu wtedy dopiero... Ona mu wtedy zrobi dopiero powrót do ustawień fabrycznych. Muszę jeszcze sprawdzić, czy mam jakieś inne moce. Może, czy umiem się wydostawać z okien tych pomieszczeń? Miłosz marzył o tym, że pewnego dnia odkryje w sobie nadprzyrodzone moce, dlatego łatwo dał się zmanipulować rówieśnikom. Ale w sumie też dobrze, że nie poszedł sprawdzić, czy na przykład umie latać, bo...
To by się dobrze nie skończyło. Ci zaś nadal zamierzają bawić się jego kosztem. Ale jak? Wiesz co? Leć za nim i powiedz mu, żeby zamknął się w szatni od WF-u. Ja rąbnę woźny zapasowy klucz i w odpowiednim momencie otworzę drzwi od zewnątrz. Dobra. A nie mówiłem, że to będzie niezła jazda? Miłosz łyknął wszystko jak małpa kit i poważnie wierzy, że dostał jakieś super ekstra mocy. Więc niech się jeszcze chłopak pojara, jak to z niego super bohater. Skoro on jest teraz super bohaterem, to powinien użyć swoich supermocy i na przykład pójść przełożyć jakiś sprawdzian. Albo usunąć jakiegoś nauczyciela ze szkoły, który jest wredny i który tylko po prostu przeszkadza wszystkim. Tak tylko podpowiadam. Ej, lepsze będzie szatnia WF-u. Chodź, podprowadzimy do Dziakowie klucz z kantorka. Dobra, nie ma go. Gdyby był ja, jakby teraz weszli, a on by dawał jakieś, wiecie, takie prywatne lekcje dodatkowe z WF-u, jakiś licealist. Ale wtedy by były dopiero. Wtedy by były jaja. 11. Szatnia męska. Zamknięty na amen. Miłosz próbuje siłą woli otworzyć zamknięte na klucz drzwi. Ja naprawdę przestaję wierzyć w ludzkość. Ludzie w 1900 roku myśleli sobie, nie no, będą lata 2000, to będą latające samochody. Będą ludzie po prostu się mogli teleportować. Tymczasem ludzie w 2020 którymś roku otwierają drzwi siłą woli. Masakra. Dopiero co czytałeś w myślach Olafa. Lepiej, żebyś się nie przeciążył. Fakt. Dopiero się przecież uczę. Dobra. Spokojnie. Po prostu się skup. Kajtek otrzymuje SMS-a od Olafa. Chłopak zdobył już zapasowy klucz do szatni i od zewnątrz otwiera zamknięte drzwi. O, ja nie mogę! Zrobiłeś to! Zrobiłem! Jakbyś jeszcze mógł tak coś zrobić takiego cudownego, używając swoich supermocy, na przykład możesz sprawić, żeby tak na przykład magicznym sposobem jakimś takim na moje konto wpłynęło 1 000 000 zł. Tak po prostu, wiesz, tak po prostu zrobić taką magię. Tak po prostu taki dobry uczynek, po prostu taką, wiesz, taką po prostu, no taką przysługę. To ja bym był bardzo wdzięczny. Nie uwierzysz, otworzyłem drzwi z siłą mojego umysłu. Ale jaja, ale numer. Wiedziałem, że mam jakieś mocy. Ale się wkręcił. No nieźle, nie? Ale fajnie. I mogę teraz zrobić dosłownie wszystko. Będę pomagał słabszym, załatwię wszystkich bandziorów i w ogóle to uratuje cały świat. To najlepszy dzień w moim życiu. O, uratuj przed nauczycielką chemii Małkowską, bo one tam kiedyś miały jakieś tam bify między sobą. Tam tą Lady Gaga coś tam było i tam może zapomniała ze schronów. Ją uratuj. Zrób zemstę nauczycielce chemii w imieniu Małkowskiej. Tak po prostu pomści ją. 13-letnia Ida cały czas szuka okazji, żeby dłużej porozmawiać z Miłoszem. Chłopak bardzo jej się podoba i dziewczyna liczy na to, że w końcu uda jej się zwrócić na siebie jego uwagę. Spoko, idziesz już na majce? Nie, ale mam zaś po prostu ważniejsze rzeczy na głowie niż jakaś tam majca. Ale stało się coś? Cały czas coś się dzieje. Bo on jest teraz super bohaterem i on nawet nie spogląda na takie laski jak ty. Jakbyś była jakąś, nie wiem, kobietą kotem albo jakąś, nie wiem, Wonder Woman czy inną jakąś taką, jak jeszcze były super bohaterki. Takie znane. No nie wiem, jakąś inną. Do tego odcinka. Jakąś inną, nie wiem. Syreną to może wtedy. To znaczy? To znaczy, że cała masa bydlaków i innych podłych typków chodzi sobie po świecie jak gdyby nigdy nic. Ale koniec z tym. Rozprawię się z nimi. O czym ty mówisz? O tym, że mam mega ważną misję do wypełnienia. Także sorry, muszę już iść. Ale ja ci chętnie pomogę. Nie, dzięki. To moja walka. No i dostała dziołcha kosz. No, może nie wyszło z superbohaterem. Może z którymś z... Z którymś z jego giermków może się uda. Jak ja bym chciała, żeby on w końcu zwrócił na mnie uwagę. A nie cały czas nawijał tylko o tych superbohaterach i ratowaniu świata. Chociaż nawet wtedy jest strasznie słodki. Do nauki, dziewczynko. Naprawdę do nauki. Ty się naprawdę weź za naukę. Bo z tego, co ja widzę, to naprawdę za dobrze u ciebie nie jest. Więc za naprawdę, za lekcję. Za naukę, za powtarzanie materiału.
a nie tutaj takie rzeczy w głowie. Miłosz wierzy w to, że jest superbohaterem i postanowił wykorzystać swoje rzekomo nadprzyrodzone zdolności. W pierwszej kolejności chce rozprawić się ze starszym uczniem, który budzi w szkole postrach, bo często znęca się nad słabszymi kolegami. Już się robi. On na serio chce rozwalić Kamińskiego i to pewnie siłą woli. No a czemu miałby go nie rozwalić siłą woli? Ja tam w niego wierzę. Ja trzymam za niego kciuki, wierzę, że on po prostu osiągnie wszystko swoje marzenia. No, że tutaj nie osiągnie, dupa będzie się zesrać. Chodźmy szybko, bo on nie jest najlepszy fan. Jak Miłosz spiesza przed Kamińskim i tu w podskokach, przez całą szkołę. Ale czego ty ode mnie chcesz? Zostaw go! Idzie, bo pieprze, dawaj tą kosę, zostawiaj go, no! Idzie, chłop, spadaj rzecz. Miłosz próbuje siłą woli pokonać agresywnego ucznia. Ja nie wierzę w ogóle, co tu się teraz dzieje. Scenarzysta tego odcinka naprawdę poleciał ostro. Tutaj chłopa biją, a ten zamiast pomóc, nie wiem, rozdzielić cokolwiek, uratować, odszarpnąć go od niego, to... stoi tam jak po prostu Harry Potter z Voldemortem. Się siłuje. Tymczasem chłopak zauważył zbliżającą się do radiowęzła Barbarę Gruszkę. Nastolatek nie chce mieć kłopotów, dlatego rezygnuje z bójki. Miłosz nie widział nauczycielki i jest przekonany, że to on przestraszył napastnika i zmusił go do ucieczki. Czy widzicie, jakoś może tak podświadomie te supermoce działają? Bo on niby coś tam przyciągał, były to jakieś tam fale magnetyzujące i Gruszka przyszła. Czyli może coś w tym jest. Może nie tak bezpośrednio, ale pośrednio może to jakoś działa. Przegoniłem go i to na zawsze. Poważnie myślisz, że to przed tobą uciekł? Jasne, że przed nim. Pewnie wszedłeś w jego umysł i kazałeś mu spieprzać, co? Dokładnie. I zapodam to każdemu, kto będzie się zbliżał do słabszych. Już mają mnie. Już nie są sami. Miłosz, co ty jesteś taki pobudzony? Wszystko w porządku? Wszystko dopiero będzie w porządku. Na całym świecie. Osobiście tego dopilnuję. O, to super się składa. Jak teraz będziesz na świecie pilnował porządku, to masz zacząć od mojej szafy. To jest szafa, nie lodówka. Już dużo osób żyje w błędzie. To jest szafa i tam jest taki rozpiernisz, to jest taki rozgardiasz, to jest taki po prostu... na sranie, że jak zaczniesz od robienia porządku w niej, to naprawdę będę bardzo happy, bo tam się naprawdę dzieją różne rzeczy. Przepraszam, już muszę iść. Chłopcy, możecie powiedzieć, co się z nim dzieje? W końcu został super Miłoszem. Proszę, nie żartujcie z kolegi. Idźcie do klasy, ja za chwilę wrócę, idę tylko po dziennik. Ale się Miłosz wkręcił. On na poważnie uwierzył, że przepędził Kamińskiego i to siłą swojego umysłu. A teraz chcę ratować cały świat, ale szykuje się beka. Miłosz szuka dla siebie kolejnej misji. Jego uwagę zwraca Ida. Bardzo zdenerwowana dziewczyna kłóci się właśnie przez telefon ze swoim ojcem. Niedawno okazało się, że trzynastolatka musi nosić aparat ortodontyczny, ale dziewczyna nie chce o tym słyszeć. To niech się rozłączy albo udaje, że... Ale tracę zasięg, nie słyszę cię, coś przerywa. To telefon mi się psuje. Tracę połączenie. Nara. Nie, tato, ja nie chcę. Nie możesz mnie zmusić. Ucieknę z domu, zobaczysz. Nienawidzę cię. Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. Mój ojciec to psychopata. Psychopata? No i to na maksa porąbany. Jest naszego najbardziej na świecie. Ale co on ci takiego robi? To znaczy, bo sorry, ale nie chcę o tym gadać. Ale ja mogę ci pomóc, uratować się. Naprawdę, uratowałbyś mnie? No jasne, przed wszystkim. Te wątki miłosne gimbusów są po prostu na swój sposób wyjątkowe. Tak jak pasztet w lodówce. Prosiłam, żebyście wchodzili na lekcję, tak? Zapraszam wszystkich do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nareszcie, Miłosz zwrócił na mnie uwagę i do mnie zagadał. Jeszcze powiedział, że mnie przed wszystkim uratuje. I w końcu się umówimy, ale byłoby super. Dziewczyneczko, ja już ci powiem kolejny raz. Wy się lepiej umówcie na wspólne odrobienie lekcji, wspólne uczenie się, wspólne powtarzanie materiału, a nie tu ten ci w głowie. Przepraszam bardzo. Kochana, za naukę. Naprawdę za naukę. Bo jak ja bym był twoim ojcem, to byś po prostu same szóstki i piątki miała i by się uczyła. A nie tu w głowie ten miała, że o. I to jest właśnie kolejne zadanie dla mnie. Muszę uratować Idę przed jej ojcem. On na bank jest jakiś niebezpieczny. Może nawet jest mordercą. Ale spokojnie, załatwię go. Hopie, ja podejrzewam, że ty sam się nie umiesz załatwić. A co mówić, załatwić kogoś innego. Ale to tylko moje zdanie.
13-letni Miłosz czeka na przyjazd ojca Idy. Razem z nim jest Olaf i Kajtek. Ja widziałem go parę razy, jak przyjeżdżał po Idę. Strasznie na nią wrzeszczał, nawet chciał ją bić. A tak w ogóle to wygląda jak z psychiatryka. A jak dla mnie, to on działa w mafii. Jak jej ojciec działa w mafii, to pewnie są bogaci. A jak są bogaci, to mają pieniądze. A jak mają pieniądze, no to pewnie stać ich na ochronę. Czyli nie potrzeba im żadnych superbohaterów. Albo jest seryjnym mordercą. Jest! Widzicie? O, ja nie mogę. A jak koleś ma pistolet, to muszę działać. To szybko. A nie, żeby coś. Ja się absolutnie nie chcę naśmiewać, ani krytykować. Ale mafia to na pewno nie jeździ takimi starymi kombiakami, tylko jakąś taką pewnie czarną betą sportową. Ale tak, ja mówię, ja się nie śmiałam. Miłosz jest przekonany, że mężczyzna jest niebezpieczny. Chce dzięki swoim rzekomo nadprzyrodzonym mocom uratować przed nim dziewczynę. Wsiadaj do auta, już. Życiu, niech pan ją zostawi. Miłosz, a co ty tutaj robisz? Ratuję cię, jak obiecałem. Niech jej pan nie robi żadnej krzywdy. Ida, kto to jest? Miłosz. Miłosz, bardzo ci dziękujemy za to przedziwne przedstawienie, ale my jesteśmy z Idą już spóźnieni, także do widzenia. Pan nie szarpie. W tej chwili do auta. Niech pan ją zostawi. Niech on szybko użyje swoich mocy, tylko tak, wiecie, podniesie do góry, tak. I później go tak rzuci o ziemię, tak. I potem znowu go podniesie, tak. I rzuci go o ziemię, tak. I znowu go podniesie. I rzuci o ziemię, tak. I będzie spokój. Do widzenia. Niech pan się zatrzyma! Miłosz! Czy ty jesteś normalny? Przecież mogłem cię przejechać! No nic bym pan mi nie zrobił! To ja zatrzymałem auto! To jest naprawdę nie na moje nerwy! Ja naprawdę nie wytrzymam! To już za jakie grzechy! Co ty za głupoty wygadujesz? Ciesz się, że mam dobry refleks, chłopaku! Już, co ty wyprawiasz? Ty wiesz, jak to się mogło skończyć źle? Źle by było, gdyby on wziął Idę. To psychopata, bandyta i w ogóle to ma broń. Słucham? No, sama Ida mi napowiedziała, że jest pan psychopatą. Dziewczyno, coś ty mu naopowiadała. A, wiesz, tato, tak się przypadkiem wypsło. Tak się po prostu, no, tak się wzięło i wypsło to, że trzeba szpilnicy, skarby trzeciej rzeszy, złoto, dolary i biżuterię. Też tak jakoś tak przypadkiem po prostu rozpowiedziałam. Tak po prostu, no tak jakoś tak po prostu, no, tak jakoś wyszło ten. To znaczy, no bo mi chodziło o to, że każdy mi nosi ten okropny aparat na zęby. Co i dlatego napuszczasz na mnie swojego kolegę? Tobie też już całkowicie odbiło? Ale ja sam chciałem pomóc. I to tylko dlatego użyłem swoich mocy. Jakich mocy? Miłosz, o czym ty mówisz? O swoich supermocach. Mogę poruszać rzeczami, wydostawać się z zamkniętych pomieszczeń i rozkazywać ludziom. Gdóżka ma teraz takie. A mogłam iść pracować do tej żabcy. Tu na rogu było ogłoszenie, że przyjmą kogoś? To kuźwa nie poszłam do szkoły pracować z tymi bachorami. Mogłam iść, tam jakie miałabym problemy, że nie ma sosu musztardowego. A tu co? Masakra. Siłą woli, tak jak pan przed chwilą. Chłopaku, tobie potrzebny jest lekarz, a tobie zabraniam się z nim widywać, rozumiesz? Ale tato, ty nic nie rozumiesz. Miłosz jest naprawdę super, jak nikt inny. No właśnie, widzę, jakie jest super. W tej chwili do auta. Już. My idziemy do szkoły. Dobrze, panowie. Dobrze, dziękuję, przepraszam. Wy też, bo mam wrażenie, że też macie mi coś do powiedzenia na ten temat. Kochani, koniec biegowiska, dobrze? Kto skończył lekcję, wraca do domu, a reszta do szkoły. Do widzenia. Barbara Gruszka wie, że Miłosz ma wybujałą fantazję i fascynuje się komiksami o superbohaterach. Nie spodziewała się jednak, że 13-latek uwierzy, że sam jest jednym z nich. W tej szkole ludzie naprawdę udawali, że są Lady Gagą. Widzieli UFO, sprzedawali przyprawy, udawali Barbie. Wywołali duchy, tworzyli piosenki disco polo, naprawdę, podrywali pielęgniarki, naprawdę wszystko tu się działo, więc to, że ktoś jest super bohaterem, to mnie to w ogóle nawet nie to ziemi, nie to grzeje, nie to dziwi. Nauczycielka podejrzewa, że Olaf i Kajtek mają z tym coś wspólnego i chce to wyjaśnić. Miłosz, ja wiem, że ty interesujesz się komiksami o superbohaterach, no i pewnie chciałbyś być taki jak oni. Tylko widzisz, musisz zrozumieć, że oni są tylko wytworem czyjejś wyobraźni. Ale ja naprawdę jestem przy pani superbohaterem. No, powiedzcie, że to prawda. No, mówcie. Może w jakiejś grze jesteś superbohaterem, ale w prawdziwym życiu, no, nie ma superbohaterów. Są tylko
bohaterowie zwykli, którzy na przykład stawiają suba i łapkę, no to są bohaterowie. Nie super bohaterowie, no bo super bohaterów nie, ale bohaterowie jak najbardziej istnieją. Macie coś do powiedzenia na ten temat? No... Słucham. Bo my cię w to wszystko wkręciliśmy. Tak dla jaj. Nie, kłamiesz! Nieprawda! Tamten pająk wcale cię nie ugryzł. Tylko to ja zrobiłem to szpilką. Ani nie otworzyłeś drzwi od szatni siłą umysłu. Tylko ja to zrobiłem zapasowym kluczem od zewnątrz. Ale przecież ja pokonałem Kamińskiego. Tak naprawdę to przepędziła go pani Gruszka. Wierny teraz jego marzenia, pomysły i wszystko. Legło w gruzach. Minuta ciszy dla niego. Ok, wystarczy. Kamiński zobaczył, że pani szła w stronę radiowęzła i nie chciał, żeby przyłapała go na bójce. Ale kłamiecie, no. Dobrze, uspokój się. Ja jestem. Chłopcy, ja naprawdę nie wiem, jak wam mogło to wszystko strzelić do głowy. A poza tym, ile razy was prosiłam, żebyście przestali żartować sobie z Miłosza? Wy zdajecie sobie sprawę, jak dzisiaj wszystko to mogło się skończyć? Bo... przegięliśmy. Ja to bym w ogóle im dał teraz jakąś karę. Typu, że w ramach kary powinni... No, czyszczenie szkolnych kibli, to by było tłumacz, ale... Takie, że na przykład będą musieli działać na rzecz szkoły. Typu raz w tygodniu zrobić jakąś taką psychologiczną gazetkę. Albo jakąś taką prelekcję wygłosić w klasie na temat jakiegoś problemu. Coś mnie tak prześwietla. Na temat jakiegoś problemu zdrowia psychicznego. Tak żeby się musieli w coś zaangażować. Ale nie myśleliśmy, że Miłosz aż tak się wkręci, żeby wskoczyć pod samochód. To są świnie. Miłosz, zaczekaj. Posiedźcie tutaj i poczekajcie na mnie. Miłosz! Nie wierzę, że to wszystko była ściema. Pierwszy raz w życiu czułem, że robię coś fajnego, że w moim życiu w końcu się coś dzieje. A teraz co? Mam znowu być takim zwykłym Miłoszem? Ja tak nie chcę. Ale można przecież pomagać innym, nie będąc superbohaterem. Można szukać zaangażować w jakiś wolontariat, pomagać starszym, pomagać zwierzętom. I to też jest pomoc, pomoc dla innych. Miłosz! Barbara Gruszka chce porozmawiać z Miłoszem. Trzynastolatek zrozumiał, że zachował się bardzo dziecinnie. Jest załamany, bo utracił wiarę w istnienie superbohaterów. Porozmawiamy? Ale o czym? O tym, że jestem głupi? Miłosz, nie jesteś głupi. Ale... Jesteś bardzo głupi, po prostu tępy i naiwny, no sorry, no po prostu ktoś to musiał powiedzieć, to byłem ja. Przecież jak ostatni naiwniak dałem się wkręcić chłopakom, że jestem superbohaterem. Wiesz co, może to jest tak, że po prostu chciałeś uwierzyć, że nim jesteś? I wcale ci się nie dziwię, bo taki super do widzenia bohater jest naprawdę kimś wyjątkowym, ma niezwykłe moce. No, właśnie dzięki tym mocom może ratować świat, pomagać słabszym i w ogóle jest kimś naprawdę bardzo ważnym. Miłosz, ale przecież ty jesteś kimś bardzo ważnym. Jesteś naprawdę wyjątkowy. No i z tym topem, no to każdy człowiek jest wyjątkowy, każdy jest jakiś po prostu specjalny. Niektórzy bardziej, drudzy mniej, na swój sposób. No ale mówi tak pani, bo jest pani dziewczyną, to znaczy kobietą i po prostu nie rozumie pani tego. Bez tego po prostu nic się nie dzieje w moim życiu. Wiesz co, Miłosz? Ja myślę, że ty wielu rzeczy nie zauważasz, dlatego że jesteś tak pochłonięty marzeniami o superbohaterach. Zobacz, jesteś utalentowany, jesteś świetny z matematyki, z historii, z biologii. To, że ktoś potrafi powiedzieć do 10, czy wie, jak odróżnić trójkąt od koła, to nie znaczy, że już jest od razu jakimś jakimś Einsteinem. Jesteś lubiany przez rówieśników, no i to świata poza tobą nie widzi. Naprawdę? Naprawdę. I naprawdę głowa do góry i zobaczysz, że będzie dobrze. A teraz lecisz do domu. A co ty tutaj robisz? Uciekłam ojcu z auta, jak stanął na światłach. Ale czemu? Żeby ci powiedzieć, że to, że chciałeś mu ratować, było super. W przyszłości, jak będą mieli bachory, to będą mi powiadać, że tak się poznali, że ich ojciec był super bohaterem i chciał zatrzymać samochód, którym jechała ich matka. Ale okazało się, że jednak skończyła mu się mana i nie on zatrzymał ten samochód, tylko Gruszka siłą woli, bo ona miała więcej many. No i tak się poznali. Ale wyszedłem przecież na kompletnego idiotę. Wcale nie. To znaczy, może trochę, ale to i tak było super, bo ty cały jesteś super. Sorry, teraz to ja wyszłam na kompletną idiotkę. Czekaj, czekaj. Po prostu mnie wmurowało. To było takie niesamowite. Dla mnie też. No to może gdzieś pójdziemy? Może, nie wiem, do kina? Pewnie, tylko nie dzisiaj. Muszę lecieć jakoś do Bruchaj Tatę. Ale widzimy się jutro, tak? Jasne. Pewnie pójdą na film o superbohaterach.
Ha, taki żarcik, kosmonaucik. Okej. Już idzie Miłosz! Miłosz i Ida z gimnazjalnej pierwszej B zostali parą. Chłopak nie spędza już całych dni na czytaniu komiksów o superbohaterach i śmieszy go, że chciał zostać jednym z nich. Super Miłosz i jego starcie z pędzącym autem. No jasne, ja, ale fajnie. Sorry, ale nie mogliśmy się powstrzymać. Z was to tak są straszne młotki. Ze mnie to był straszny młotek. Ja też chcę jedną, mogę? Masz, dzięki. Zakładaj. Czekaj. W ogóle podruba, co to ma w ogóle być? Podruba koszulek z Dudziakiem. To były koszulki. I jeszcze chyba były majtki z kłosek. Ale przebardzo, co za podruba? Koszulki to były z Dudziakiem, to był OG pomysł. To jest jakaś podruba. Teraz zobaczycie, jak świetnie wyglądam. Świetnie. Spoko, tylko trochę za długa. Ta-ta-ra! I tym miłym niczym... wiosenny pierwszy akcentem kończymy ten odcinek. Zdjęcie łapce w górę, subskrybuj do mojego hejka.pl. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Żegnam. Pa. Na razie. Żegnajcie. Ja jestem zimnym draniem, zostawię przed śniadaniem.